Świat zmienia się szybciej niż myślisz. Czy zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na twoje życie codzienne? Nazywam się Wladimir i chcę razem z moimi gośćmi podzielić się z tobą praktyczną wiedzą na temat uczenia maszynowego i tematami pokrewnymi. Pokazać, o co w tym biega i jak możesz wykorzystać to w praktyce. Jeżeli chcesz być krok do przodu przed swoją konkurencją, usprawnić jakość produktu czy podejmować bardziej trafne decyzje, to podcast Biznes Myśli jest dla ciebie. Zapraszam. Cześć! Dzisiejszym gościem jest Adam Kasiorek, który właśnie już zrobił doktorat na Oxfordzie i teraz pracuje w DeepMind jako badacz. Bardzo ciekawa rozmowa. Adam już jakiś czas się przeprowadził za granicę, też opowiada o takich ciekawostkach życiowych, w jaki sposób się dostał do DeepMind, również opowiada o swoich publikacjach, o różnych odkryciach i rozważaniach na ten temat. Adam zajmuje się głównie uczeniem nienadzorowanym, czyli tak zwanym unsupervised learning, czyli taką gałęzią uczenia maszynowego, która ma duży potencjał i prawdopodobnie w najbliższych czasach będzie coraz bardziej nas zaskakiwać. Czy tak będzie? Zobaczymy. A teraz zapraszam Ciebie do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Adam, przedstaw się, kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz. Cześć Wladimir, mam na imię Adam Kasiorek, jestem z Olsztyna. W tej chwili mieszkam w Londynie, w Wielkiej Brytanii i jestem research scientist w Google DeepMind, po polsku to by było badacz. Pracuję nad sztuczną inteligencją, prowadzę badania w tym zakresie. Bardzo fajnie. Dzisiaj będziemy dużo mówić na temat sztucznej inteligencji i twoich badań, publikacji, które zrobiłeś. Powiedz tylko tak na początek, na rozgrzewkę, co ostatnio ciekawego przeczytałeś i teraz niekoniecznie to musi być jakaś publikacja bardzo skomplikowana, to może być zwykła książka, którą da się też przeczytać i zrozumieć osobom, które się nie zajmują badaniami. Jasne. Czytać akurat lubię. Jedną z ostatnich książek, które czytałem i która bardzo mi się podobała, to Sapiens i Yuval Noah Harari. A wydaje mi się, że książka ostatnio dosyć popularna. Opowiada o tym, jak staliśmy się ludźmi ze zwierząt, jak wyewoluowaliśmy z małpi prostszych organizmów i jak znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy. Opowiada o różnych rewolucjach rolniczych, przemysłowych, o roli religii w naszym życiu, roli technologii i wiele, wiele więcej. Naprawdę polecam, aczkolwiek jest to nieco dłuższa lektura. Obecnie, oprócz tego, że pracujesz w DeepMindzie, to też będę gdzieś tam dopytywać na bieżąco, ale robisz doktorat w Oxford. I kilka pytań. Właściwie dla osób, które rozważają zrobić doktorat na którejś uczelni, być może w Oxfordzie, być może na jakiejś innej. I pytanie w tej chwili może dwa zadam. Po pierwsze, jak tam się dostać, na ile to jest trudno? I po drugie, jak już to się stało, czy z twojej perspektywy było to warte? Zanim odpowiem, to może trochę sprostuję. Mniej więcej 2 tygodnie temu obroniłem się, więc już nie jestem doktorantem. A jestem świeżo upieczonym doktorem, natomiast prawda, do tej pory byłem na Oxfordzie. Żeby odpowiedzieć na twoje pierwsze pytanie, jak się tam dostać, odpowiedź może brzmieć banalnie, należy złożyć aplikację. Aplikacja taka wygląda trochę inaczej na studia na poziomie licencjackim, a trochę inaczej na doktorat. Wydaje mi się, że na doktorat jest dużo łatwiej się dostać niż na licencjat. Aplikacja składa się tak naprawdę z 2 elementów. Element pierwszy jest to list, w którym piszemy, czym byśmy chcieli się zajmować, dlaczego na Oxfordzie, jakie tematy nas interesują i tak dalej. I druga część tej aplikacji to są referencje od ekspertów w dziedzinie, najlepiej profesorów, z którymi wcześniej pracowaliśmy, którzy nas znają, którzy najlepiej też są dosyć sławni w tej dziedzinie, więc najlepiej, żeby się dostać, należy po prostu znaleźć jakieś możliwości pracy z kimś, kto jest w miarę rozpoznawany i dać się tej osobie poznać, żeby dostać taką referencję. No to faktycznie brzmi w miarę proste. A drugie pytanie było, czy warto? Jak to ocenisz teraz ze swojej perspektywy? Wydaje mi się, że jest to warto. Moją, powiedzmy, drugą najlepszą opcją byłoby zostać na doktoracie na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, gdzie zrobiłem swoją magisterkę. I doktorat w Monachium też byłby bardzo dobry, natomiast różnica jest taka, że powiedzmy w Niemczech ludzie często traktują doktoraty jako taką zwykłą pracę, gdzie przychodzę powiedzmy na 9, wychodzę o 17, nie pracuję w weekendy. Natomiast na Oxfordzie jest dużo większa presja.
są zazwyczaj przyjmowani bardzo dobrzy ludzie, którzy osiągają bardzo dobre rezultaty i poprzez chęć dorównania im wytwarza się presja i ludzie pracują nieco więcej. Niektórym może to nie odpowiadać, natomiast dla mnie jest to coś, czego akurat chciałem, czego potrzebowałem. Oxford, jeżeli chodzi o machine learning, jest również świetnym miejscem, dlatego że jest tu około 15 grup badawczych na światowym poziomie. Jest mnóstwo ludzi, jest mnóstwo różnych tematów, nad którymi te grupy pracują, więc jest dosyć duża swoboda pracy nad różnymi tematami. No i można też w dosyć łatwy sposób zbudować dobrą siatkę kontaktów z najlepszymi naukowcami na świecie. No właśnie, brzmi jako środowisko, które po pierwsze da się łatwo się zmobilizować, po drugie właśnie ta sieć kontaktów, myślę, że robi potem swoje i naprawdę później kilka lat w Oxfordzie, bo 3 lata chyba spędziłeś tam, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 3,5. No, potrafi on właśnie zrobić swoje. Właśnie jeżeli chodzi o kontakty, to jeszcze za chwilę też porozmawiamy o twojej ostatniej publikacji. Nie wiem, czy to było jakoś powiązane z Oxfordem. Teraz tak, na twoim Twitterze jest taka fraza, no jest po angielsku, więc pozwolę sobie przetłumaczyć na polskie. To jest tak, zacytuję ciebie. Próbuję zmienić, czym jest inteligencja, aby je zaimplementować. I próbujmy teraz podsumować, gdzie jesteś teraz, jeżeli chodzi o inteligencję, na ile udało się zrozumieć, czym ona jest i jak wyglądają postępy. Zacznę od tego, że to stwierdzenie jest może trochę naciągane, bo nie wiem, czy jest chociaż jedna osoba na świecie, która tak naprawdę rozumie, czym jest inteligencja. Inteligencja jest trudna do zdefiniowania. Wydaje mi się, że te definicje, które mamy dzisiaj, są nieco zbyt szerokie. Na przykład niektórzy definiują inteligencję jako umiejętność rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów bądź umiejętność szybkiego nauczenia się rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów. Natomiast jeżeli pomyślimy o problemach wszelkiego rodzaju, jest to niesamowicie duża przestrzeń problemów i jeżeli użyjemy tej definicji, okazuje się, że ludzie wcale nie są inteligentni, dlatego że możemy zaprojektować bardzo dużo problemów, które są prawie że losowe, gdzie są losowe związki pomiędzy różnymi elementami, powiedzmy, i okazuje się, że ludzie są bardzo kiepscy w rozwiązywaniu tego typu problemach. Więc nawet dosyć ciężko jest zawrzeć intuicyjne rozumienie inteligencji w prostej definicji. To z jednego punktu widzenia. Z innego punktu widzenia rozumiemy na poziomie mechanicznym czy na poziomie, nie wiem jak to powiedzieć, computation level, na poziomie kalkulacyjnym, jak niektóre mechanizmy w mózgu ludzkim i innych zwierząt pracują. Natomiast jest bardzo często ta wiedza może nam dać pewną inspirację, jak budować systemy uczenia maszynowego, natomiast zazwyczaj ta wiedza jest zbyt mało precyzyjna, żeby naprawdę powiedzieć nam, jak pewne rzeczy powinny funkcjonować. I nawet jeżeli chodzi o intuicję, zazwyczaj to dotyczy to bardzo niskopoziomowych podsystemów mózgu. Więc mówiąc krótko, tak naprawdę nie wiemy, czym jest inteligencja i jak ją osiągnąć, natomiast wiemy, jakie podzespoły znajdują się w mózgu i mniej więcej jakie funkcje różne podzespoły pełnią, co daje nam swojego rodzaju pierwowzór, na którym możemy się wzorować i który możemy próbować zaimplementować. Właśnie idąc dalej tym tropem, twoje badania zwykle skupiają się na uczeniu nienadzorowanym, czyli unsupervised learning, właściwie chyba tylko na tym, to jeszcze potwierdzisz za chwilę. I w szczególności działasz sporo z autoencoderami. Więc teraz z jednej strony domyślam się, dlaczego taki wybór jest, bo pewnie chodzi o to, że uczenie nadzorowane jest bardziej ograniczone, ale chciałbym usłyszeć właśnie twoją wersję, podziel się swoją motywacją, dlaczego uczenie tylko nienadzorowane. Jeżeli to jest prawda, to co powiedziałem, jeżeli skupię się tylko na tym, to jak on przyszłość w twoim rozumieniu może przypisać akurat tej dziedzinie? Czyli jak widzisz, jak to się rozwinie najbliższe, nie wiem, 5 lat, 3 lata na podstawie tej wiedzy, którą już teraz posiadasz? To prawda, że skupiam się głównie na uczeniu nienadzorowanym. Mam jedną, dwie, może 3 publikacje, które są również o uczeniu nadzorowanym, natomiast to na pewno nie jest to główna część mojego badania. Tak jak zauważyłeś, uczenie nadzorowane ma pewne ograniczenia.
te ograniczenia wynikają głównie z tego, że do uczenia nadzorowanego potrzebujemy danych oznaczonych przez człowieka, czyli potrzebujemy dane zebrane przez różne sensory, na przykład zdjęcia, i potrzebujemy oznaczenia, czyli na przykład kwadraciki narysowane naokoło twarzy ludzi na tych zdjęciach, tak? I żeby dostać te kwadraciki, zazwyczaj potrzebujemy armii ludzi, która będzie takie kwadraciki rysować. Jest to drogi proces. Drogi, czasochłonny. Za każdym razem, kiedy dostaniemy nowe dane, musimy zatrudnić ludzi i zbierać te oznaczenia. I nie możemy na przykład wykorzystać setki tysięcy godzin filmów dostępnych na przykład na YouTubie, żeby nauczyć nasz algorytm, ponieważ mimo, że mamy dane w postaci tych filmów, nie mamy do nich oznaczeń. Tak? I również z biegiem czasu często dane, które nasze algorytmy widzą, się zmieniają. Na przykład, jeżeli mamy, czy może jeszcze nie dzisiaj, ale jeżeli za kilka tydzień byśmy mieli robota, który działa nieustannie i na przykład z biegiem czasu zmienia się krajobraz, czy powiedzmy scenaria, w którym ten robot się przemieszcza, na przykład, nie wiem, miasto się rozbudowuje, zmieniają się budynki i tak dalej. Jeżeli taki robot korzystałby tylko i wyłącznie z uczenia z nauczycielem, to mógłby mieć problem z dostosowaniem się do nowego wizerunku otoczenia. Natomiast jeżeli taki robot mógłby uczyć się na bieżąco, to mógłby się dostosowywać. Natomiast uczenie na bieżąco oznacza, że nie ma oznaczeń wygenerowanych przez człowieka, w związku z tym musimy wykorzystać uczenie nienadzorowane. Tam jeszcze swoją drogą to powiedziałeś, jeżeli chodzi o etykietki, że to jest drogie, czasochłonne, to też warto dodać, że nie zawsze precyzyjne, no bo różny człowiek sam w sobie jest niedeterministyczny, a ten sam człowiek potrafi inaczej oznaczyć tą ramkę albo cokolwiek tam powiedzieć, a tym bardziej jak jest grono, jeszcze grono rozproszonych ludzi w świecie, to ten input jeszcze bardziej był zaszumiony. Zresztą ten słynny ImageNet też był robiony w taki sposób, że niektóre obrazki po prostu były robione po kilka razy, żeby upewnić się, że to jakoś tam w miarę się pokrywa. Ale też to nie było trywialne, proste zdanie. No dobra, teraz już wiemy, o co chodzi z uczeniem nadzorowanym, jaka była motywacja twoja. To chodźmy dalej w kierunku autoenkoderów i proszę wyjaśnij, na razie w ogóle taka klasyczna definicja autoenkodera, co to jest, co ono robi i jakieś takie przykłady, więc na razie bardziej skupmy się na takiej klasycznej, prostej definicji, a potem pójdziemy w szczegóły. Wydaje mi się, że taka ogólna definicja to byłby model, który potrafi zakodować jakieś dane, czy powiedzmy skompresować dane i później dokonać dekompresji tych danych do tak, żeby, jakby to powiedzieć. Nie, no chyba dobrze mówisz. Właśnie ten kompresja wydaje mi się takie dobre jest skojarzenie, że mamy tutaj w tym przypadku tylko takich jakby dwa czynniki. Myślę, że osoby, które nigdy nie dotykali autoencodera, słuchacze akurat mogą nie dotykać tego, ale pewnie każdy wcześniej czy później używał zipa albo jakiś tam inny kompresor. Tak, tak, tak. Czyli wtedy, kiedy pakujemy sobie ten plik w jakiejś takiej postaci pomiędzy, czyli to jest nadal plik, ale to nie jest ten plik oryginalny. Tak. I on zajmuje troszkę mniej, prawda? Albo nawet troszkę więcej niż troszkę tak. mniej. A później istnieje jakiś inny program albo funkcjonalność tego samego programu, tylko druga, który potrafi to odczytać. I tutaj właśnie chciałbym, żeby troszkę też wprowadziłeś te pojęcia związane z takim zastosowaniem. Na przykład, gdzie taki autoencoder może być użyteczny? Jako przykład. Prostym i dosyć powszechnym przykładem jest na przykład kompresja zdjęć, tak? Dzisiaj jednym z najpopularniejszych formatów jest na przykład JPEG. JPEG jest skompresowanym zdjęciem. Jest to kompresja stratna, która nie zawiera wszystkich informacji, natomiast zdekompresowane zdjęcie wygląda bardzo podobnie do tego przed kompresją. JPEG natomiast jest standardem ręcznie zaprojektowanym. Utworzenie z tego standardu trwało wiele lat. JPEG ma jakieś właściwości, jeżeli chodzi o kompresję. Natomiast okazuje się, że dzisiejsze autoencodery, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia z uczenia maszynowego, potrafią nauczyć się kompresować zdjęcia dużo, dużo lepiej niż JPEG w przeciągu minut, co może spowodować zaoszczędzenie olbrzymich ilości danych, na przykład przy przesyłaniu zdjęć przez internet.
No, bardzo fajny przykład. Zresztą publikacja od Google jest na ten temat, albo Google co najmniej to też próbuje stosować, kiedy się wysyła to zdjęcie mniejsze i później już na miejscu, czyli ten, powiedzmy, komórka, która pobrała to zdjęcie, potrafi to zdjęcie rekonstruować i w ten sposób to funkcjonuje i faktycznie nie trzeba przesyłać te duże pliki. Przy czym to odtwarzanie tego albo podobnego do oryginalnego zdjęcia wygląda naprawdę bardzo podobnie, to znaczy nie ma za bardzo tej straty. Myślę, że to też fajnie wspomnieć te przypadki związane bardziej z tak zwanymi, kiedy na przykład możemy zaszumieć sobie to zdjęcie i potem odtworzyć bardziej takie, które nie jest zaszumione. Albo na przykład te takie przypadki związane z nakładaniem, powiedzmy, coś tam jest na tym zdjęciu wycięte, jakieś tam, nie wiem, prostokąt czy coś i później można to odtworzyć. Tak. Co prawda to też ma negatywne skutki i to gdzieś tam było też dość głośno na ten temat, kiedy nagle się okazało, że wszystkie te watermarki, czyli te znaki wodne, w sumie można wyeliminować, bo tak naprawdę to jest to, co potrafi autoencoder zrobić, czyli odszumieć od takich niepotrzebnych, w cudzysłowie, rzeczy, więc to... Mhm. Więc teraz jak ktoś myśli, że jak dodaje znak wodny do zdjęcia i może spać spokojnie, to już te czasy minęły, niestety, albo stety, no... Generalnie rzecz biorąc, to się rozwija wszystko, więc po prostu trzeba robić to bardziej dynamicznie niż tylko dodanie statycznego znaka wodnego. No dobrze, to tak podsumowując, jeżeli chodzi o autoencoder, mamy kawałek tej sieci na wejściu, który oczekuje na, powiedzmy, to jest zdjęcie albo cokolwiek innego, ono to zdjęcie pobiera na wejściu i robi wszystko, żeby zredukować wymiary, dostaje jakiś tam, powiedzmy, wektor i później jest inny kawałek sieci, który próbuje z tego wektora odtworzyć zdjęcie oryginalne. A teraz chodzimy do tego, z czym pracujesz więcej, jeżeli chodzi o implementację, czyli Variational Autoencoders, albo ten V. No i to jest jeden z rodzajów autoencoderów, który, jak w sumie jak jest jeden z rodzajów, to podziała gdzieś tam podobnie, ale ma swoje szczególiki. Właśnie wyjaśnij, właśnie dlaczego VAE, dlaczego akurat używasz to najczęściej i na czym polega ta różnica od klasycznego autoencodera, który się pojawił na samym początku. No więc główną różnicą jest to, że Variational Autoencoder jest to model stochastyczny. Zazwyczaj zwykłe autoencodery są zazwyczaj deterministyczne. To znaczy, że mamy coś na wejściu, na przykład zaszumiony obrazek, później mamy reprezentację tego zaszumionego obrazka na wejściu, który jest wektorem uzyskanym w sposób deterministyczny i później staramy się zrekonstruować, powiedzmy, odszumiony obrazek, bądź również zaszumiony, w zależności od aplikacji, staramy się zrekonstruować ten obrazek z tego wektora. Jeden z problemów w tym autoencoderze jest to, że jest tylko jedno poprawne rozwiązanie, czy istnieje tylko jeden rodzaj poprawnej rekonstrukcji i nie możemy zakodować, czy nie możemy zawrzeć w tym naszym wektorze, który reprezentuje to zdjęcie, niepewności związanej z tym obrazkiem czy z rekonstrukcją. Natomiast w Variational Autoencoder jest to model stochastyczny, gdzie ten wektor, który jest reprezentacją naszego obrazka, jest zaszumiony, że tak powiem. Dodajemy do niego pewien szum, co pozwala nam zakodować pewną niepewność. I dzięki temu jeden konkretny wektor pozwala nam zrekonstruować wiele różnych wariantów tego obrazka, który mieliśmy na wejściu. Właśnie uspokoiłem się trochę zakodować pewną niepewność, to jest tak paradoksalne, a właśnie tak polega na tym polega nasz świat, że on faktycznie w większości, jak spróbujemy powtórzyć to samo działanie, dowolne w życiu wzięte, to zwykle, nie wiem, zaczynając osiągnięcie pewnej rzeczy, jeżeli komuś przygotujemy przepis, nie wiem, synu, córce i powiemy, słuchaj, ja w swoim życiu robiłem tak i tak, więc rób te same kroki, osiągnąć to samo. To zwykle tak nie działa, bo życie zawsze gdzieś tam nas zaskoczy, bo tak to funkcjonuje. A tylko to dodam, że jak mówię stochastyczne, to myślę, że część osób, jak nie są w tej terminologii obeznania, to pewnie słowo losowe to będzie takie bardziej rozpoznawalne. Czyli sprowadzamy się do tego, że w tym przypadku, przypuszczając przez ten nasz model to zdjęcie, niech to będzie zdjęcie, bo to może być i audio, i wideo, i tak dalej, ale niech będzie zdjęcie dla uproszczenia,
to w klasycznym autoinkaterze dostajemy ten sam wynik, jeżeli moduł już jest wytrenowany, a w tym przypadku mamy taką pełną wariancję, czyli przypuszczając, że każdym razem wynik może być nieco inny. I teraz pytanie, czy to jest tak, że też mamy parametry, które umożliwiają ten rozrzut wyniku, żeby można było ten moduł jakoś tam ograniczyć, i to tutaj dobór tych parametrów, i na tym właśnie polega trenowanie tego modelu, że dobieramy sobie te parametry, prawda? Do tego to się sprowadza. Tak, oba modele, czy i zwykły autoencoder, i variational autoencoder, zazwyczaj są te dwie sieci neuronowe. Jeżeli chodzi o implementację, to różnica sprowadza się do tego, że w autoencoderze encoder jest po prostu jedną siecią neuronową, która daje nam ten wektor, który jest reprezentacją, powiedzmy, tego obrazka, który był na wejściu. Natomiast w variational autoencoder, encoder daje nam nie jeden wektor, ale dystrybucję na przestrzeni różnych wektorów, które mogą opisywać bądź reprezentować ten obrazek, który był na wejściu. W najprostszym przypadku ta dystrybucja jest to po prostu wielowymiarowa dystrybucja gaussowska i wtedy implementacja polega na tym, że ta sieć neuronowa, ten encoder, daje nam wektor średni i kowariancję. Kowariancja jest w tym przypadku zazwyczaj macierzą diagonalną, więc możemy ją wyrazić również po prostu jako wektor. Czyli encoder daje nam te dwa wektory, dzięki czemu możemy uzyskać tą dystrybucję gaussowską, z której próbki później opisują nam to, co mamy na wejściu, czyli ten obrazek. I ponieważ jest tam niezerowa wariancja w tych próbkach, więc też możemy zrekonstruować nasz obrazek na wiele różnych sposobów, rekonstruując różne próbki z tej dystrybucji. Jak mówili mądrzy ludzie, umiejętność rozpoznawania obiektów i zrozumienie relacji pomiędzy nimi, pomiędzy tymi obiektami, jest kamieniem węglowym ludzkiej inteligencji. Więc spróbujmy najpierw zrozumieć, co to znaczy w praktyce, właściwie ważność rozpoznania obiektów i relacji, dlaczego akurat to jest taki ważny element. I też chciałbym być może już, czy to za chwilę, czy już teraz można nawiązać też, jak to się robi, jeżeli chodzi o uczenie nadzorowane, bo jednak większość algorytmów się skupia na ten moment jednak używając supervised learning, w szczególności jeżeli mówimy o zastosowaniu w praktyce, bo ta gałąź unsupervised dopiero się rozkręca. My jako ludzie, ale także inne istoty, ożywione i nieożywione, jak na przykład roboty, muszą cały czas poruszać się w swoim środowisku i muszą cały czas wchodzić w interakcję z tym środowiskiem. Wchodzenie w interakcję ze środowiskiem zazwyczaj polega na wchodzeniu w interakcję z różnymi obiektami w tym środowisku. I żeby to zrobić, możemy zrobić albo bezpośrednio, gdzie sami wchodzimy w interakcję z tymi obiektami, na przykład dotykamy ich, przesuwamy, bądź możemy używać narzędzi, żeby to robić. Czyli gdzie użycie narzędzi jest tak naprawdę używanie innych obiektów do manipulowania otoczenia. Żeby to było możliwe, czyli żeby tak naprawdę życie było możliwe, musimy zrozumieć, co znajduje się w naszym otoczeniu, czyli musimy być w stanie wykryć obiekty, opisać je. Nie musi to być świadomie, natomiast musimy wiedzieć, jakie właściwości mają różne obiekty oraz jakie są relacje tych obiektów. Na przykład znamy prawa fizyki i wiemy, że jak coś zrzucimy ze stołu, to spadnie to na ziemię, ale z drugiej strony to oznacza, że ten stół podpiera ten przedmiot, który na nim stoi. Używając relacji tego typu, możemy wykorzystywać obiekty w naszym otoczeniu jako narzędzia i wtedy widząc na przykład banan wiszący na drzewie, możemy wziąć krzesło bądź kamień, który leży niedaleko, postawić ten kamień pod drzewem, wspiąć się i zerwać tego banana. A propos tych relacji chciałem dodać w ogóle ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi też o ludzi, jak my uczymy się, bo obserwując najpierw synka, teraz już bardziej córkę, która już ma ponad roczek, ale trochę wcześniej zauważyłem to, jak uczy się małe dziecko, czyli to jest tak, że najpierw to jest w miarę czysta kartka i później na przykład jak raz padało i uderzyło się trochę gdzieś tam o łóżko, to tak trochę je zabolało, to teraz jak próbuje położyć się na bok, to wie, że to może zabolić, to zamyka oczy i robi to tak bardziej delikatnie, czyli nauczyło się w ten sposób, że
że to boli i gdzieś to się odłożyło. Oczywiście tutaj trzeba uważać, to nie chodzi o to, żeby szkodzić człowieka, ale bardziej do czego dążę, że my jako ludzie bardzo często właśnie poznajemy ten świat poprzez eksperymenty i część eksperymentów faktycznie musimy dokonać swoimi rękami albo głową, czymkolwiek, a część eksperymentów po prostu domyślamy, czyli znajdując pewne analogie, pewne wzorce, czyli nie musimy ten cały świat spróbować, żeby poznać, chociaż tak go nie poznamy w całości, ale przynajmniej takie podstawowe rzeczy, które zdaje się bardzo trywialne dla osoby dorosłej, to nie musimy tych wszystkich rzeczy spróbować. I tak wiemy, że jak wstawimy dwa palce do kontaktu, to kopnie nas prądem, chociaż nie wszyscy to sprawdzali. To jest ciekawa rzecz, jak my jako ludzie uczymy się, jak wyciągamy te relacje, bo to jest gdzieś tam, nie mówię, że to jest kierunek, żeby zdefiniować inteligencję, ale to jest gdzieś powiązany taki punkt, który jak odgadniemy, w jaki sposób ta wiedza jest zdobywana, to może być pomocne, bo obecne modele, w szczególności te modele związane z uczeniem nadzorowanym, czyli z nauczycielem, to oni totalnie nie rozumieją tej relacji. Po prostu potrafią jeszcze wykrywać taki sposób statystyczny, że na tym zdjęciu jest coś, kot, pies i tak dalej, ale nie potrafią zrozumieć, że kot będzie uciekał za chwilę, bo tutaj jest pies. No, w tym przypadku to bym powiedział, że to zależy od danych, jakich używamy do trenowania. Natomiast wydaje mi się, że to, co chciałeś powiedzieć, to, że dzisiejsze algorytmy uczą się wykrywać nie tyle związki przyczynowo-skutkowe, co zależności statystyczne, tak? Tak. I dzisiaj to właśnie wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych, pod angielską nazwą causal inference, jest bardzo aktywnym rejonem badań i bardzo wiele publikacji powstaje właśnie w tej dziedzinie. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą część, to chodźmy krok dalej. Teraz związane z autoenkaderami, ale to trochę też nawiązuje do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Jedna z publikacji, którą robiłeś jakiś czas temu, bo w sumie to było tak, że w roku 2016 naukowcy z DeepMind wypuścili tak zwany AIR, czyli Attend, Infer, Repeat, taką publikację, która przykuła twoją uwagę, zainteresowała się tym, zresztą też napisałeś potem swoją własną implementację tego algorytmu, który jest dostępny na GitHubie, też to podlinkuję w notatkach, więc jak ktoś będzie chciał, może to zobaczyć i potestować. Później z tego myślę, że na tyle zainspirowało, że dopracowałeś swoją publikację, swoje badanie z tak zwanym sequential, ale to za chwilę ten square jeszcze omówimy. Na razie może skupmy się na tym, że wyjaśnię troszkę bardziej kontekst, czym jest AIR, czyli poszczególne te literki, dlaczego jest taki fajny, no i też jakie ma wady. AIR reprezentuje bardzo dużą część moich zainteresowań sztuczną inteligencją i inteligencją jako taką. AIR jest autoencoderem, nawet variational autoencoder, jest to stochastyczny model, który potrafi opisać różne obrazki różną ilością zmiennych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy bardzo prosty obrazek, na przykład jabłko na stole, możemy taki obrazek opisać tylko jedną zmienną, która w tym przypadku będzie opisywała to jabłko. Natomiast jeżeli mamy bardziej skomplikowaną scenę, możemy użyć większą ilość zmiennych, gdzie każda zmienna będzie opisywała inny element tej sceny. Dlaczego jest to fajne? Jest to fajne, ponieważ pozwala nam to skompresować zdjęcie do rozmiaru, który odpowiada ilości elementów na tym zdjęciu, czyli powiedzmy bardziej skomplikowane zdjęcie będzie zawierało więcej zmiennych, czy będzie opisany większą ilością zmiennych. Natomiast inną równie ciekawą rzeczą jest to, że każda zmienna będzie opisywała inny przedmiot na tym zdjęciu. To jest ciekawe, dlatego że R jest elementem, który uczy się bez nauczyciela i żeby opisać różne przedmioty różnymi zmiennymi, R musi nauczyć się wykrywać te przedmioty, wyizolować ich z tego zdjęcia i opisać. Co ciekawe, w odróżnieniu od innych modeli, które wykrywają obiekty, R opisuje obiekt nie tylko opisując jego położenie na zdjęciu, czyli współrzędne x, y i rozmiary, ale również daje nam wektor, który opisuje bardzo dokładnie wygląd tego obiektu. I tego typu reprezentacja, to znaczy reprezentacja zdjęcia złożona z wielu zmiennych opisujących różne elementy na tym zdjęciu, pozwala nam wnioskować, czy myśleć, czy rozważać relacje pomiędzy tymi
obiektami na tym zdjęciu i odpowiadać często dosyć skomplikowane pytania o to zdjęcie, o przedmioty na tym zdjęciu. No brzmi to ciekawe, prawie jak jakaś magia się dzieje, że nie mówi modelowi, co jest na tym zdjęciu, on sam potrafi się domyśleć, zbadać lokalizację tych przedmiotów, a jeszcze przy okazji reprezentację wektorową, czyli innymi słowy, jak mamy zdjęcie, na tym zdjęciu jest powiedzmy stół, tam są jakieś klocki, to on jest w stanie wychwycić poszczególne te klocki i jakby rozłożyć ich albo przenieść, bo może robić różne manipulacje matematyczne, również takie geometryczne, prawda? To prawda. Niestety ten model ma też sporo wad. Jedną z tych wad jest to, że niestety, ale ten model działa tylko na bardzo prostych zdjęciach, reprezentujących bardzo proste sceny, zazwyczaj na przykład obiekty leżące na stole albo cyferki na czarnym tle. Niestety ten model nie działa z bardziej skomplikowanymi scenami, natomiast w tej chwili są już publikacje, które prezentują rozszerzenia tego modelu, które są w stanie działać na dosyć skomplikowanych scenach. Jest też trochę problemów technicznych z implementacją tego modelu. Sam model zawiera wiele komponentów. Najtrudniejszym do poradzenia sobie trudnością techniczną jest to, że różna ilość zmiennych do opisu różnych wejść, różnych obrazków oznacza, że musimy podjąć decyzję w pewnym momencie, ile tych zmiennych ma być. Ta decyzja jest związana z pracą z dyskretnymi dyskrypcjami i nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Gradient estimation jest trudne, czyli obliczanie gradientów pochodnych w dystrybucji dyskretnych jest dosyć trudne i wymaga dużej ilości trików. Da się to zrobić, natomiast trenowanie takich modeli jest dużo droższe i niestety te modele nie skalują się tak dobrze do dużych danych. Właśnie powiedziałeś też o kolejnych publikacjach, które te wady częściowo naprawiają. Skupmy się teraz na twojej publikacji, czyli Square, Sequential Attend Infer Repeat. Powiedz troszkę więcej o tej publikacji, co udało się osiągnąć, co udało się naprawić z tego poprzedniej inspiracji, tak nazwijmy, jeżeli chodzi o pierwotny model, ten AIR. Jasne, no więc AIR jest modelem, który działa na poszczególnych zdjęciach i teraz jeżeli użyjemy R do opisania zdjęcia kilkoma zmiennymi, dostaniemy zmienne opisujące różne obiekty. Wszystko fajnie, ale teraz jeżeli mamy wideo i zastosujemy ten model do następnej klatki tego wideo, chcielibyśmy mieć zmienne, które znowu opisują te same obiekty i faktycznie R może nam to dać. Niestety nie będziemy mieli żadnego prostego sposobu, żeby powiązać zmienne z jednej klatki do zmiennych z następnej klatki i nie będziemy wiedzieli, które zmienne przyporządkować do tego samego obiektu. Teraz jeżeli chcemy powiedzmy śledzić obiekt na filmie, czyli jeżeli chcemy wiedzieć, czy jeżeli interesuje nas jakiś konkretny obiekt, jeżeli chcemy wiedzieć, gdzie on się znajduje, jak on się porusza, jak on się zachowuje, jakie ma relacje w stosunku do innych obiektów widocznych na filmie, niestety R nie będzie w stanie nam tego dać. To po pierwsze. Po drugie, ponieważ R pracuje ze zdjęciami, rozkład tego zdjęcia na różne obiekty jest niejednoznaczny. To znaczy, jeżeli mamy skomplikowany obiekt, nawet człowieka, R może rozbić człowieka na przykład na nogi i na torso, ale też może rozbić człowieka na pół, gdzie jedna zmienna będzie opisywała jedną nogę i jedną rękę i druga zmienna będzie opisywała drugą nogę i drugą rękę. To dlatego, że ten rozkład jest dokonany tylko i wyłącznie na podstawie pikseli, na podstawie jednego zdjęcia. Natomiast jeżeli mielibyśmy algorytm, który działa bezpośrednio na wideo, moglibyśmy wziąć pod uwagę, które części zdjęcia poruszają się razem, a które nie. I na przykład biorąc to pod uwagę, moglibyśmy zaklasyfikować człowieka jako jeden obiekt i wtedy reprezentować go używając tylko jednej zmiennej, która faktycznie wyrazi, jak ten obiekt zmienia się w czasie na różnych klatkach wideo. I w Square również dostajemy zmienne, które opisują ten sam obiekt w różnych punktach czasu, czyli możemy to użyć do śledzenia obiektów.
Co udało nam się osiągnąć? Udało nam się to zastosować do wideo nagranych na kampusie uniwersyteckim, gdzie nauczyliśmy się wykrywać i śledzić ludzi. Śledzić ludzi to nie brzmi zbyt dobrze, no ale trudno. Udało nam się zrobić to bez nadzoru człowieka, co do tej pory nie było możliwe. Tam jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałeś, a mnie to też zaciekawiło w tej publikacji, to było też przewidywanie, czyli tak naprawdę z jednej strony obserwować te zmiany w czasie rzeczywistym, że ktoś się porusza, jakiś obiekt się porusza, ale również było krok dalej, czyli tak naprawdę prognozowanie, co będzie dalej, czyli człowiek jest tam, gdzie jest, ale za chwilę będzie gdzieś albo w lewo, albo w prawo, albo jeszcze w którą stronę pójdzie, prawda? Czyli takie prognozowanie naprzód. Tak, możemy również przewidywać przyszłość i co ciekawe, ponieważ jest to model stochastyczny, czyli jak Wladimir wcześniej powiedział, losowy, możemy przewidzieć wiele różnych przyszłości i możemy dzięki temu możemy przewidzieć różne rozwiązania i co może być bardzo istotne na przykład w przypadku samojeżdżących samochodów, które muszą podejmować decyzje konserwatywne, tak żeby na przykład nie wpaść na pieszego i w takim przypadku jeżeli możemy przewidzieć różne ścieżki, którymi pieszy może się poruszać w przyszłości, możemy mieć samochód, który będzie po prostu bardziej bezpieczny. No właśnie, to brzmi tak już bardziej rzeczywiste, że ten świat po prostu może mieć wiele scenariuszy i umiejętność się przygotować przynajmniej do części z nich już uwiarygodnie to rozwiązanie na większą skalę. To prawda. To teraz troszkę zmienię temat i bardziej się przybliżę do twojej ostatniej publikacji, przynajmniej ta, która jest publicznie dostępna, bo nie wiem, na czym się pracujesz teraz. Tylko najpierw narzućmy trochę kontekstu. W roku 2017 Hinton wraz ze swoim zespołem przedstawił światu tak zwany Capsule Networks. I właśnie, w ogóle Hinton jest słynny z tego, że bardzo mocno krytykuje CNN, czyli sieci konwolucyjne, że to ma swoje ograniczenia i akurat te argumenty, które używa faktycznie przemawiają. W ogóle w pewnym sensie zdziwienie, czemu CNN działa, ale jednak działa w takim zrozumieniu, że potrafię rozwiązywać problemy, chociaż ciężko to nazwać też inteligencją, to bardziej na poziomie statystyki zgaduje pewne rzeczy i dość często faktycznie trafia. Ale teraz proszę wyjaśnić, czym jest Capsule Networks, do czego może być przydatny i czy to działa? Zacznę od ostatniego pytania, czy to działa i nie, niestety nie, ale cel jest godny podziwu i być może pewnego dnia zaczną działać. Capsule Networks po polsku byłaby to sieć kapsułkowa bodajże. Capsule Networks mógłbym przedstawić z kilku punktów widzenia. Jeden z ciekawszych wydaje mi się jest ten, że sieci neuronowe w tej chwili działają na podstawie poszczególnych neuronów. Każdy neuron jest to wartość skalarna, czyli po prostu jedna liczba, natomiast w Capsule Networks jeden neuron jest małym wektorem, który opisuje jakiś obiekt bądź jakąś abstrakcję. Wróćmy na chwilę do CNN. Convolutional Neural Network działa, ponieważ wyjście, to co mamy na wyjściu w Convolutional Neural Network nie zależy od translacji tego, co dajemy na wejściu. Czyli jeżeli mamy na przykład zdjęcie i zastosujemy CNN na zdjęciu, to jeżeli przesuniemy to zdjęcie, przesunie się również wyjście. Po angielsku mówimy, że CNN są translation equivalent. Natomiast gdzie translation, czyli przesunięcie, jest tylko z jednym z wielu stopni swobody, w stosunku do których zmiany chcielibyśmy modelować w ten sposób. Inne stopnie swobody tego typu to jest na przykład skala, czyli powiększanie, zmniejszanie obiektów, bądź rotacja, czyli gdy obserwator obserwuje przedmiot z innego punktu widzenia i tak dalej. CNN tego niestety nie robią, choć ostatnio pojawiają się publikacje, które dają tego typu możliwości, natomiast są one bardzo skomplikowane matematycznie. Więc główną ideą Capsule Networks jest to, że obiekt, skomplikowany przedmiot jest złożony z części i relacje geometryczne pomiędzy tym obiektem a jego częściami są niezależne od punktu widzenia obserwatora. Czyli jeżeli, powiedzmy, moja ręka jest przesunięta w jakiś sposób względem mojego środka ciężkości, to przesunięcie nie zależy od tego,
z którego punktu ktoś na mnie patrzy. Natomiast to jest prawdę tylko, jeżeli weźmiemy pod uwagę geometrię trójwymiarową. To nie jest prawda, jeżeli mówimy o dwuwymiarowych projekcjach, czyli zdjęciu. No i teraz, jeżeli przyjmiemy to założenie, że obiekt składa się z części i te relacje między obiektami a częściami obiektu nie zależą od pozycji obserwatora, i jeżeli założymy, że części są łatwiejsze do wykrycia, części i ich pozycje, orientacje są łatwiejsze do wykrycia niż całe skomplikowane obiekty, to jeżeli teraz możemy wykryć te części na zdjęciu, to powinniśmy być w stanie użyć informacji o tych częściach do wykrycia obiektów, z których te części się składają. Jest to dosyć skomplikowane i nie wiem, czy jestem w stanie to wyrazić w kilku zdaniach. No dobrze, dobrze. Przynajmniej to wybrzmiało częściowo, że próbujemy teraz się skupić w taki sposób, że gdzieś tam pojawia się też ten element interpretacji, że rozkładamy sobie na jakieś czynniki pierwsze albo na jakieś mniejsze części i coś tam z tym robimy. Pojawiają się wektory, które próbują te części opisywać. Więc jakiś kontekst to wybrzmiał i idziemy z tym dalej, bo rozumiem w ten sposób, że jak zobaczyłeś to opracowanie, pewnie tym się zainteresowałeś i nie mogłeś to sobie tak odpuścić i dodałeś autoencoder gdzieś tutaj przy okazji i tak trochę skracając oczywiście ten tryb myślowy, ale dążę do tego, że pojawiła się twoja najnowsza publikacja o nazwie Staked Capsule Autoencoders, w której zresztą też Hinton brał udział, albo przynajmniej jest wpisany jako jeden z koautorów z przedostatniej pozycji w tej publikacji. Powiedz trochę więcej, co fajnego udało się osiągnąć tym razem. Zastanawiam się, jak skomentować to, co przed chwilą powiedziałeś. To nie było do końca tak, że ja byłem tym zainteresowany. Wydaje mi się, że że pomysł kapsułek jest nieco może skomplikowany, nieco zbyt skomplikowany, żeby mógł działać. Natomiast to, co mnie zainteresowało, to kapsułki wykorzystują tak zwany routing, czyli mamy części, mamy obiekty. Te części powinny w pewnym sensie zagłosować na niektóre obiekty. To powoduje, że potrzebujemy znaleźć, powiedzmy, ścieżkę, którą informacje powinny popłynąć w takiej sieci neuronowej, co jest dosyć podobne do modelu, który dosyć ostatnio stał się popularny w przetwarzaniu języka naturalnego, który nazywa się Transformer. Ja byłem zainteresowany tymi dwoma związkami. Tak się zdarzyło, że akurat byłem na New Ripsie w Montrealu i wpadłem gdzieś na konferencję na Hintona. I Hinton zaprosił mnie na staż do niego do labu. Tak powstał paper, tak capsule o ten kodryż. To, co staraliśmy się osiągnąć, to sieć neuronowa, która byłaby nieco bardziej elastyczna, bym powiedział, niż oryginalne kapsułki. A to dlatego, że oryginalne kapsułki są bardzo skomplikowane pod względem całej tej maszynerii, której używają. I teraz chcieliśmy mieć model, który pozwoli nam nauczyć się interpretacji wejścia, czyli interpretacji zdjęć w taki sposób, żeby ta interpretacja dała nam wektory, które przestrzegają pewnych praw, mówiąc w skrócie. Chcieliśmy mieć takie wektory, które będziemy mogli komponować ze sobą w sposób geometryczny, trochę tak jak relacje pomiędzy obiektami i ich częściami, oraz wektory, które będzie można transformować używając po prostu geometrii trójwymiarowej. W związku z tym wzięliśmy sieć neuronową, bardzo podobną do kapsułek, natomiast zrobiliśmy ją nieco w drugą stronę. Kapsułki wcześniej szły od obrazka do wektora prawdopodobieństw przynależności tego obrazka do różnych klas i były wykorzystywane do klasyfikacji obiektów. To, co my zrobiliśmy, to odwróciliśmy tą kapsułkę tak, że mogliśmy zacząć od opisu obiektu i mając opis obiektu, mogliśmy wykorzystać maszynerię podobną do tej, która była w kapsułek, do wygenerowania obrazka tego obiektu poprzez rozkładając obiekt na różne części i później poprzez mapując części bezpośrednio do małych obrazków. I robiąc to, mogliśmy wziąć
tak naprawdę byle jaką sieć neuronową, która mogła się nauczyć tych reprezentacji, których na nasz dekoder oczekiwał. W związku z tym otrzymaliśmy model, który uczył się opisywać obrazki bez nauczyciela i gdzie ta reprezentacja wyuczona przez ten model przestrzegała zasady geometrii trójwymiarowej. Brzmi ciekawie. To prawda, jeszcze potrzebuje pewnie trochę czasu, żeby się rozwinąć i ustabilizować. Chciałbym dopytać w sumie o to, co powiedziałeś, ale trochę nam też czas ucieka. Też nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły techniczne, bo to zawsze lepiej też te szczegóły techniczne masz znaleźć zresztą publikację. Zostawiłem sobie na koniec jeszcze co najmniej takie dwa pytania praktyczne, które myślę, że będą bardzo przydatne dla osób, które po pierwsze pracują z uczeniem maszynowym, eksperymentują, a po drugie gdzieś tutaj rozważają zbudować swoją karierę, bo myślę, że to może być przydatne. I pierwsze pytanie jest bardziej na temat eksperymentu w uczeniu maszynowym, bo tego robisz sporo i zresztą jak też wspomniałeś w jednym swoim blogu, w poście na swoim blogu, że po prostu no z czasem jak się robi takie eksperymenty, to człowiek zaczyna się gubić, no bo tego jest duży wymiarów zmienności. Tutaj z jednej strony są jakieś dane różne, jakieś parametry do modeli, różne modele i tak dalej. I w tym wszystkim można bardzo łatwo się pogubić. Są pewne biblioteki, które próbują ten problem rozwiązać, ale też zacząłeś implementować swoją własną o nazwie Forge. I z tego, co sprawdzałam się przed nagraniem, ta biblioteka się pojawiła jakiś tam czas temu, chyba rok albo dwa lata temu, ale sprawdzałam, że ostatni commit był, czyli update, bodajże dwa miesiące temu, więc chyba coś tam jeszcze żyje, ale najpierw powiedz coś więcej, dlaczego w ogóle się zdecydowałeś napisać swoją bibliotekę, co ona robi lepiej, czy zamierzasz ją rozwijać dalej, utrzymywać w własnych projektach, znaczy rozwijać i czy używasz sam w własnych projektach i może jeszcze na koniec do tego pytania, komu tak naprawdę polecasz użyć tej biblioteki, czyli komu ona może być przydatna? Eksperymenty w uczeniu maszynowym dosyć często przysparzają trudności związanych z zapisywaniem rezultatów generowanych przez eksperymenty, z zapisywaniem parametrów użytych do przeprowadzenia tych eksperymentów, zapisywaniem różnych pośrednich rezultatów z tych eksperymentów oraz zapisywaniem dokładnego stanu kodu, który został użyty do puszczania tych eksperymentów. To wszystko powoduje, że po czasami tygodniu, czasami miesiącu regularnego puszczania eksperymentów w nowym projekcie, zazwyczaj zostajemy ze stosem plików, który jest bardzo ciężki do obsługi, bardzo ciężki do jakiejkolwiek interpretacji i bardzo ciężko się połapać, co jest gdzie i jak odtworzyć jakieś rezultaty. W związku z tym, od kiedy zacząłem swój doktorat, zacząłem budować narzędzia, które te wszystkie procesy, o których właśnie powiedziałem, zacząłem budować narzędzia, które pozwalają mi te procesy ułatwić, uprzyjemnić. Są to narzędzia, które zacząłem używać ponownie w kolejnych projektach, natomiast zazwyczaj to używanie ponowne sprowadzało się do tego, że kopiowałem część kodu z poprzedniego projektu do następnego projektu. Niestety nie jest to skalowalne i z każdym projektem tych narzędzi było coraz więcej, więc cały proces zajmował coraz więcej czasu, powodował, że miałem kilka różnych wersji tych narzędzi i tak dalej. Dlatego też w pewnym momencie postanowiłem napisać małą biblioteczkę, jak powiedziałeś, nazwałem ją Forge, która zawiera te wszystkie narzędzia. Niestety nie ma w zasadzie na rynku narzędzia, które byłoby na tyle lekkie, na ile ja chciałem, żeby było, a jednocześnie, żeby było na tyle elastyczne i pozwalało użytkownikowi zrobić, co on bądź ona tak naprawdę chce. Tak powstał Forge. Forge działa z różnymi frameworkami. W tej chwili ja często używam TensorFlow 1 bądź 2. Moi znajomi używają to z PyTorchem. Forge pozwala zapisać rezultaty, zapisać wszystkie zmiany w kodzie, również zapisać wszystkie parametry, które użyliśmy do przeprowadzania danego eksperymentu, a gdyż mamy wytrenowany model, Forge pozwala w bardzo łatwy i przyjemny sposób uruchomić taki model na przykład w Jupyter Notebook po to, żeby sprawdzić, jak taki model się zachowuje.
A komu polecasz? Ja tutaj dodam to pytanie. Czy to jest bardziej narzędzie dla osób, które właśnie zajmują się tak to, co ty robisz, czyli badaniami, czy też powiedzmy... Tak. To jest głównie do badań. To raczej wydaje mi się, że tego typu biblioteka w zasadzie nie ma zastosowania w produkcji. Dobra, to jeszcze takie jedno pytanie, właściwie tutaj zbiór pytań, które zostawiłem sobie na koniec. Ciekawy jestem takiego łańcucha wydarzeń. Czyli zobaczmy, najpierw była publikacja AIR, która była zrobiona naukowcami z DeepMind. Gdzieś sobie tą publikacją się zainteresowałeś, zbadałeś, zaimplementowałeś ten kod, który był w publikacji opisany. Później też się pojawił Square, o którym też omówiliśmy, który zresztą ta publikacja była całkiem udana i też się pojawiła na konferencji NIPS, czyli no tutaj już wyżej się nie da skoczyć. Teraz pracujesz w DeepMind, jak powiedziałeś na samym początku. No i tutaj nasuwają się pewne pytania. Czy ten łańcuch, który teraz powiedziałem, czy to jest przyczynowo-skutkowy łańcuch wydarzeń, czyli jedno zdarzenie wpłynęło na drugie i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli tak, czy to było taki przypadek w pewnym sensie losowy, po prostu tak się wydarzyło, czy to jest jakiś taki plan, który sobie wymyśliłeś i budujesz tą karierę? Dlaczego o to pytam? Bo teraz pewnie nas też słuchają i młodsze osoby, mam na myśli osoby, które właśnie teraz są przed wyborami takimi życiowymi, czy tutaj zrobię doktorat, albo w jaki sposób można się dostać do DeepMinda, albo jakieś podobne pytania sobie zadają i być może to będzie podpowiedź dla nich. Jak to było u ciebie? Nie ukrywam, że ja DeepMindem zainteresowałem się przynajmniej 2 lata, zanim zacząłem swój doktorat. Doktorat zacząłem w 2016, wydaje mi się, że pierwsze publikacje DeepMindu zacząłem czytać w 2013, bądź w 2014 i w zasadzie od samego początku, no moim marzeniem tak naprawdę było, żeby dostać się do DeepMindu. Głównie dlatego, że publikacje, które DeepMind wtedy wypuszczał, były bardzo bliskie moim zainteresowaniem. Gdy pojawił się R, R był również bardzo bliski moim zainteresowaniem, dlatego chciałem nad tym pracować, natomiast nie wyobrażałem sobie, że praca nad tym przybliży mnie do DeepMindu w jakiś sposób. Natomiast jak się okazało, bezpośrednią konsekwencją tego, że zaimplementowałem R i wypuściłem tą implementację na moim GitHubie, było to, że autor tej publikacji, Alias Lamy, zauważył moją implementację i mój blog post na ten temat i polecił mnie wewnętrznie na staż. I dzięki temu po pierwszym roku mojego doktoratu dostałem się na staż do DeepMindu i owocem stażu na koniec była oferta powrotu jako pełnoetatowy research scientist. Więc tak, ciąg przyczynowo-skutkowy tutaj jest bardzo wyraźny. Nie wiem, czy w tej chwili implementacja publikacji DeepMindu jest dobrą drogą dostania pracy w tej firmie. Niestety DeepMind w tej chwili, no niestety albo stety, DeepMind się bardzo rozrósł i nie zatrudnia aż tyle, ile zatrudniał wcześniej, w związku z tym dostanie się może być trudniejsze. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany publikacjami, bardzo polecam implementację publikacji naukowych od zera, bo uważam, że jest to jeden z najlepszych sposobów uczenia się i zdobywania doświadczenia w tym, jak tego typu projekty tworzyć, jak implementować modele uczenia maszynowego, co jest w nich tak naprawdę ważne. I, no i tak naprawdę tylko w ten sposób możesz zobaczyć, jak trudne to czasami może być. Albo jak często nie da się powtórzyć to, co jest napisane w publikacji. Zresztą Andrew Ng bardzo gorąco zawsze polecę, żeby właśnie jak chcesz się rozwinąć, to bierz pierwszą, lepszą publikację i spróbuj to powtórzyć. Tylko często niestety jest tak, że to nie jest takie łatwe, żeby to powtórzyć. Ten sam wynik, to wynika z różnych aspektów. Z jednej strony osoba, która próbuje to powtórzyć, brakuje jej umiejętności, albo to, co jest w publikacji, nie zawsze jest powtarzalne, bo po prostu wynik, który tam jest, jest w jakiś tam sposób nakręcony. Z tym, że to nakręcone, wydaje mi się, że w większości przypadków polega po prostu na tym, że autor publikacji znalazł, czy powiedzmy uzyskał jakiś wynik przypadkowo, część z tych modelów działa nieco losowo i niektóre wyniki są po prostu wyższe od innych, więc nie przypisywałbym temu chęci oszukiwania, natomiast to też się na pewno zdarza.
Tak, właśnie to fajnie, że podkreśliłeś to, to miałam to na myśli, że właśnie w sumie to, z czego zaczęliśmy na samym początku, na temat tego życia i tego, że to życie jest dość mocno takie niedeterministyczne i osiągając coś, to problem, który często mamy, to w jaki sposób się upewnić, że to, co mamy, to nie jest przypadek, tylko coś tam odkryliśmy ciekawego. To jest no, jedno z wyzwań, którym się mierzymy w uczeniu maszynowym. Dobrze, pomału już będziemy się zbliżać do końca. Bardzo dziękuję, Adamie, za to, że znalazłeś czas podzielić się swoim doświadczeniem i opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz, jak to robisz. Życzę Ci, żeby udało się osiągnąć ten stan, kiedy zrozumiesz, czym jest inteligencja i uda się ją zaimplementować. Dziękuję bardzo, Władimir, i trzymaj się w tych dziwnych czasach. I to byłoby tyle na dzisiaj. Chciałem tylko podsumować, że jeżeli chcesz coś osiągnąć, to naprawdę warto eksperymentować, próbować. To, co Adam powiedział na końcu, jeżeli chodzi o jak się dostał do DeepMind, to z jednej strony on tam chciał się dostać, tylko nie do końca wiedział, przez które drzwi wejdzie. I to, co próbował robić, to eksperymentować i próbować znajdować otwarte drzwi, żeby ktoś go zauważył i zaprosił. Nie zawsze da się ten proces zaplanować w 100%, zwykle w ogóle nie da się zrobić. Ale z drugiej strony, kiedy zaczynasz robić, eksperymentujesz, działasz, to nagle zauważysz, że któreś podejście zaczyna funkcjonować i świat naprawdę potrafi zaskoczyć tym, jak zareaguje na to, co robimy. A więc życzę Ci dużo zdrowia przede wszystkim w tych czasach, w których żyjemy, ale również eksperymentuj, próbuj nowe rzeczy, próbuj robić rzeczy, które nie robiłeś wczoraj, po to, żeby znaleźć to, co naprawdę potrafi Ci pozytywnie zaskoczyć. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Cześć. Na razie.